Dzień dobry, ja jestem Nerwarien, a przed wami MF-ka, ta, która miała być wczoraj. Tak jest. Tylko wczoraj popsułem, ale dzisiaj już jest okej. Supportowa MF-ka, od razu mówię, także nie będzie AD Carry. Stwierdziłem, że będzie ciekawie, tylko że mam AD Carry Barda, także nie wiem, co z tego wyjdzie. Jest to normal oczywiście. I co do tej MF-ki na supporcie. Od razu mówię, że MF na supporcie działa tylko i wyłącznie jak macie Ashe lub Varusa i gdy gracie w Zagre. Te dwie rzeczy muszą być, żeby to MF było sens grać. Także ja gram oczywiście tylko normalka. Także proszę tutaj nie naśladować mnie, nie grać tej MF-ki, jeśli właśnie nie gracie w Zagre i jeśli nie gracie z Ashe lub Varusem. Chociaż na przykład z takim bardem też to działa. Ogólnie trzeba mieć coś, co da dobrego cyceka, coś, co przytrzyma. Czyli właśnie ulti Varusa albo ulti Ashki i ty też swojej ulti jest ogrom obrażeń. Także tak to działa, tak to wygląda. Standardowo proszę kciuka zostawić, suba i życzę biegłego oglądania. Ostatnio coś, cały czas te kciuki nam się nie zgadzają. Ej, mogę przyblokować. Lecimy z nimi. Albo i nie do końca. Nasza Ari śpi. Ojejciu, szkoda. Jakby nie spał gościu, to by było to byśmy zabili raczej. Ale pomożemy mu. Doran Blade Bard. O, powiedział AD Carry. O, ty ciulu. Spadaj. Uciekaj mi stąd. Jak pisze w tym, w Champion Selekcie, że jestem, że support, co nie? A gościu pisze, spoko, spoko, ja AD Carry. Także, okej, tylko że to jest jakiś one trick barda. No, bubble bard, więc mam nawet ten, clan bard, więc. One trickowiec, zobaczymy co pokaże. Jakie sztuczki potrafi gościu. Ej, szkoda, że nie stun. Czemu ma drugi lecz? Aha, dobra, bo Blitzcranka nie było. Oż ty. Zresztą nie mamy drugiego levelu. Z drugim levelem byśmy mogli coś tutaj powalczyć, aczkolwiek ja gram z Exhaustem, a on gra z Ignite'em, dobra. Muszę na to uważać. Raczej Kubim chciał. O, będzie leczenie od niego. Suprancko. Nie wiem, że ty chcesz je wziąć. O, nieładnie. No jak mu to... Jeju, te huki, nie cierpię leczenia na Blitzcranka. Muszę uważać, żeby mnie nie wciągnął. Tylko nie zjadłem tej ciastka. Nie cierpię grać na Blitza. Zawsze, kurde... Zawsze mnie zgrabują. Za każdym razem. Ałasz. O, chyba jeszcze jedno ciastko. Dam sobie tutaj warda w razie czego. Ja jestem bez many już. Ulala. Potrzebuję stówkę jeszcze, żeby wycofać. Dar chyba martwy. Jep. Ciekawe jak ta reakcja po zmianach w ogóle, tylko raz ją chyba widziałem na rankedzie i bez szału było niestety. Także nie wiem, czy ktoś to jakoś super bardziej ogarnął. Jestem raczej martwy, chociaż jak dost. To może mi pomóc, ale może też niekoniecznie. No, zapuściłem Q, to coś pomoże. No niezbyt. Flash i musiałby tutaj zagrać. Dobra, ładnie. Pyk. Nie wiem, czy flashało ten w sumie. Aha, tylko nie wiem, czy on przeżyje. Uderz go raz. No i to jest piękne. Okej. WP. To było fajne. W sumie, jeśli on zagra swojego ultimate'a albo swojego stuna, to ja mogę dograć swojego. No, mówię, jakoś to będzie działać. Jakoś to powinno wyglądać w miarę. Okej.
Ja powinien zacząć od E, a nie od Q. Lekki fail z mojej strony. Sorry, ziomek. Przynajmniej trochę CS-u zgarnę. No, pozgarniane. Czy ja wiem właśnie innego CS-a? Chyba tak. No, trochę mi się tutaj AD nie zgadza. To dlatego. Mastery. Uważaj tam, gościu. O, tego bardzo trzeba przyjąć. Nie, zostawię. Zauważę Mastera i się wycofam. Chcę smoka zrobić. Okej, dawaj. Ale ja mam presję jednego poziomu całego nad Blitzem. To jest okej. Chyba fajty na midzie grają. Zrobi to? Może zrobi. O Jezu. Patrzyłem się na OBS akurat. Fuck. Chciałem sprawdzić, czy wszystko jest dobre z dźwiękiem. Akurat się... O Jezu. Co za bezsens. Nie cierpię grać w Blitza. Za każdym razem dostaję te graby. Ugh. So bad. Jakie była przewaga? No i teraz ta przewaga chyba trochę zniknie nam. A, da radę. Trochę mu to zajmuje. No szkoda, że to Mountain sobie, bo Mountain nie jest taki świetny, jeśli chodzi o pierwszego smoka. Bo zwiększa obrażenia na turety i na smoki i na lifta. No ale tak w early game nie za bardzo wiele to daje, co nie? Lepiej jakiś Infernal, albo jakiś Ocean, albo nawet ten Cloud jest lepszy. Tutaj jest Rek'Sai, albo ten Malphite. Niekiedy tak jest z OBS-em, że się... O, Holenderos. Dobra, dzięki mordo. I tunel. Tunel, tunel. No i pięknie. Co, wejdziesz? Jakby tak weszli, uuu. Pięknie by było. Dobra, muszę bardzo dać. Ten, którego uczyłem. No, mógł być lepszy. No, może być. Z tego stąd, kurde. Nawet jeden próbował. Myślałem, że bardziej przez miniona. Dawaj, co jest w gościu? Tego bardzo sobie zostawię też. Szósty level za chwilę. Może coś nam wyjdzie, aż ona też ma szósty. Czyli może wyskoczyć, co nie? Dawasz. Ile zarobił? 360, 411, czyli więcej. A ja chciałem puścić taku. Te piórka trzeba uważać. Widać, że go się cały czas próbuje te piórka zbierać. Chyba poszedł na wycieczkę. Czyli ja mam CS-ować. Okej. Co, wycofuję? Ja idzie naokoło po prostu. Jednak wycofuję. Co, wjedzie po mnie blisk rank, czy nie? O cholera, jasna, nie. To będzie miał agro. Kurczę, ta przytrzymała agro. Ładnie zagrali. Nie myślałem, że akurat Drexia będzie chciała tutaj przejść. Kieła. Coś takiego. Nie powinien bawić się tu, co nie? O, ten nie wiem, co robi. Dobra, jeśli nie wiedzą, które tu to okej. Nie spaliłem summonerów, też spoko. A ja Lebroncie? Ulti, Bart, coś? Ult, Bart, ult, 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 ult. Kurde, trzeba było chyba zultować turret. No trochę nie bardzo. Ojej.
Ładny stun, tunel. Porzucają nim. Może jednak. No, trzeba mieć jakiegoś właśnie dobrego tego CC Locka, żeby ta ulti zadała dużo obrażeń, bo ogólnie MFK potrafi ogrom obrażeń zrobić, no ale niestety nie w takiej sytuacji, gościu może uciec. O, 55 AD. Za mało. Tego Infernala trzeba będzie zebrać. No, szkoda, że nie ten. Szkoda, że nie gramy na Zaire. O, ta MF-ka jest chyba tylko właśnie wtedy silna. Ewentualnie pamiętam, że jeszcze była w Marzahara, jaka taka działała. Z tego co pamiętam. Także pamiętajcie, MF-ka tylko i wyłącznie w Zaire i tylko i wyłącznie jak macie AD Carry, który potrafi przytrzymać. A nie grać tą MF-ką tylko dlatego, że w LCS-a grali. W LCS-a grali tylko wtedy, gdy grali na Zaire. Tyle, bo często się widzi na jakichś właśnie rankedach czy normalach, że ludzie grają tą MF-kę. Znaczy na normalach można, bo to obojętne, co nie? Ale na rankedach trzeba wiedzieć, kiedy możesz coś zagrać, a czego nie, prawda? Essence River, a my grałem pod Gandaida, z tego co widzę. Cholera. Zatrzymaj się, mordeczko. To by chyba nie trafiło we mnie? Myślałem, że on grabował wcześniej. Jezu, przestraszyłem się. No ten Bard chyba nie jest najlepszym AD Carry, mam wrażenie. Ale mogę się mylić. No szkoda, że nie mam jakiegoś normalnego AD Carry. A masz. Tego pinka bym postawił na blue buffie. Trochę się boję. Okej, jest ward tylko. Cofnąłbym szybko. Okej, potrzebuję szybko tego zrobić. Black Livera tutaj się grało i później nas Whispera niby. Mogę wziąć pinka jeszcze. Mniejsza. Ale mają warda. A ich botan jest silniejszy, Malphite jak zajdzie też jest problem. No są już dziebko silniejsi nasi przeciwnicy, ale możesz go wyciągnąć. Chyba. Chyba jednak nie. O, jakbyśmy go zabili. Stun, dawaj. Prawie. No, nie najlepszy czas. O, pójdź mnie. Dobra. Aj, kurde, myślałem, że będzie strzelał do góry, bo się poruszyłem do góry. Ale okej, okay, wymiana jest spoko, no bo to jest 3 za 2. Tylko musimy tego smoka wziąć, jak gdy wstanie. Master i od razu tutaj zasuwasz. Od razu tutaj. No nie było źle, nie było źle. A i teraz właśnie, czy zacznę od Fade'a, czy od tego? Chyba od tego powinienem. Chociaż myślę też w ten sposób zrobię, no. Wolałbym buty mieć. Clear the wards. A i tak te wardy, one nie działają teraz, bo są wyłączone, więc oni nie widzą tego w ogóle. Kościół chyba nie wie, jak działają control wardy do końca. Najlepiej byłoby ich nie czyścić tak naprawdę. Na mniejsze. Ten ultimate też, kurde, przerwany przez Silence'a. Not so good. Aż pomogę ci tyle. O, chora. A. Uważaj na graba. Dobra, trzymaj się Mastery, miło go poznać. Chociaż. A, teleportacja Riven. Nie, Malphite.
Okej, bardziej pod tego Malphite'a gram Ultimate'a. 3 za 0, ten Mastery przeżył. A już chciałem go opuścić, no w sumie go opuściłem. No ładnie wyszło. W porzo. Szkoda tylko, że ten early game tak na mnie wszedł. Babewka ogólnie jest lane bully, czyli że bije ludzi na linii. No niestety w tym matchupie niezbyt to wychodziło. No właśnie, w sumie no to Rexa nie widziałem, żeby ultimate używała. Rzeczywiście, jak tak myślę o tym teraz. Już mam tego questa skończonego chyba, tak? No tak, nie mam stacków. Spadam. Wezmę piątaka. Kurde, potrzebuję jeszcze... Potrzebuję 5 dych. O, idealnie, dobra, to mi wystarczy. Potrzebuję 900 golda na beku, więc... Ideolo. GGS, push mid. No co ty? Nie, no co? Jeszcze nie wygraliśmy tego meczu. Jesteśmy na dobrej drodze, owszem, ale nie wygraliśmy jeszcze. Inaczej chciałem zrobić. Fage plus 100. I zmienić trinketa. Lecimy. Chwila. Aha, jeśli mi wejdzie ten. Jeśli mi wejdzie to plus 15, to wtedy dostaję. Ojej, dobrze też. Myślałem, że za każdym razem, jak użyję umiejętności, to mi przyspiesza ten quest. A to tylko wtedy, kiedy kogoś uderzę. Okej. Okay. No. No i tak wiele obrażeń, jakbym chciał. Teleport. Ej, okej. Kto się typował, to nie dar... O, cholera. Leży mnie jakoś? Dobra, przeżyję. Nie wiem, jakim cudem. 7 tych mi trzeba jeszcze. Ładny flash. Dobra, spowolnij i spadam. Okej. Okay. Nie wiem, jakim cudem przeżyłem. Czy ja powinienem zostawać Rexa w ogóle. Nie wiem, czemu tego nie zrobiłem. Ari Malagi. Niedobrze. Okej. Okay. Dziwię się, że ten bard jakoś działa, ale to działa. Ładne te struny mu wchodzą, trzeba przyznać. Ale gościu one trick barda, więc no powinny mu wchodzić konkretne struny. Przydało mi się iść na mida. Ci powinni we dwójkę wziąć tyle raczej. Ja bym się przydał, żebym coś powardował. Poczyścił ich wardy. Okej. Raz. Dwa. I trzy. Standardowe wardy. Widzimy wszystko. Jest pięknie. Jaki to ma cooldown? 84. Okej. A ta reakcja nie jest za świetna. Super ancko. Ten wyjazd od Malphite'a. On się robi pod tanka w ogóle. Myślałem, że upę Malphite, żeby prędzej jakoś miało sens, żeby działało. Dobra, cleavera niby mam. Ale puszujemy to. Riven zabija naszego ADK. No. To nie był dobry skok. To był głupi skok. Nie wiem, czemu W nie używam w sumie. To mi daje attack speed przecież. Ojej. Miał przerwę.
Ale szkoda. Pewnie gościu tylko jakieś wymówki szuka. A, będę chciał w ten sposób zrobić teraz. To jest taki standardowy build na MF-kę. Standardzikowy. Można smaka pobrać. No trochę właśnie salty gościu jest. It's just a game, gościu. Don't have to be mad. Ulala, idę. Wziął mu to? Nie, dobra, mamy. Okej, już myślałem. Z tego tataczku śmiesznego mu zabrał. A, surrender. A, szkoda, trochę nie dosyć czuję. Pograłbym więcej tą MF-ką. Szkoda, że nie ten. Tutaj sobie musiałem zobaczyć, jak ten, jak Master Key. Zastanawiałem się, czy pod Deathfire'a, czy pod Piorun. I pod Piorun rzeczywiście. I, no nie wiem, spoko. Tylko mówię, jeśli nie grasz tego z AD Carry jakimś solidnym i nie grasz na Zaire, to nie jest aż tak super. Ale fun to play i tyle. Także dziękuję za obejrzenie. Zapraszam na streamy, na inne filmy na YouTubie. Życzę Wam miłego dnia.